Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj pierwszy z cyklu film z pytaniami i odpowiedziami. Zapraszam. Na początku chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za dużą ilość pytań. Jestem szczęśliwy, że sporo tych pytań się zebrało. Było ich już sporo, ponad setkę, jak ostatni raz sprawdzałem, ile ich tam jest. Oczywiście nie zdołam odpowiedzieć na wszystkie z tych pytań. Na część odpowiedziałam od razu w komentarzach, na te, na które już się wypowiadałem lub na które były wypowiedzi innych kapłanów Bractwa i które pamiętałem, gdzie one są, to starałem się od razu je udostępnić. Tutaj na jakąś część, kilkanaście wybranych pytań. Postaram się krótko odpowiedzieć. Oczywiście nie będą to takie długie, wyczerpujące odpowiedzi. Takie mogą się pojawić z czasem na część pytań, również na te, które uznałem za, powiedzmy, najbardziej istotne, które wymagają faktycznie długiej wypowiedzi. A tutaj krótko odpowiem na kilkanaście pytań. Najpierw pytanie od użytkownika podpisanego jako sceptik katolik. Jak z perspektywy lefebrystów wygląda spuścizna intelektualna Karola Wojtyły? Może jedno słowo a propos samego słowa lefebryści. Jest ono nacechowane negatywnie, dlatego my go nie używamy. W Kościele przyjęło się, że określa się w ten sposób, taką odmianą, taką formą pochodzącą od imienia założyciela różnego rodzaju sekty. To znaczy, nawet gdy mówimy o zakonach, które czasami dostają faktycznie nazwę od swojego założyciela, mimo wszystko jest to inna forma, to znaczy to nie są franciszkaniści, tylko to są franciszkanie. Dlatego nie używamy tej formy lefebryści, my mówimy po prostu Bractwo Świętego Piusa X. Jak wygląda spuścizna intelektualna Karola Wojtyły? Znowu temat wart osobnych materiałów bez wątpienia. Jeśli chodzi o teologię, no to bez wątpienia Karol Wojtyła, Jan Paweł II, był człowiekiem, który był uformowany już po nowemu. Gdy wspominałem w jednym z materiałów o tym, jak moderniści inwigilowali Kościół od środka i próbowali swoje nauki wepchnąć do seminariów, no to oczywiście całe pokolenia duchowieństwa są owocem takiej formacji i jest owocem takiej formacji również Karol Wojtyła i przyszły Jan Paweł II. Także jest to bez wątpienia formacja już, która nie jest formacją tradycyjnie katolicką. Jeśli chodzi o teologię, bez wątpienia nie jest to tradycyjna katolicka formacja, jest to taka formacja, która już była natchnięta tym modernizmem, oczywiście w takiej bardzo, bardzo rozwodnionej formie. Natomiast jeśli chodzi o, powiedzmy, że taką bardziej filozoficzną część jego nauczania, to jest ona personalistyczna, a więc jest to filozofia nierealistyczna. Jest to filozofia, która nie wychodzi z podstawowego, fundamentalnego założenia, aby badać, jak się rzeczy mają. Jest to filozofia, która wychodzi z pierwotnego założenia, aby skupić się na człowieku, na jego odczuciach, na jego relacjach. Jakby człowiek jest tym pierwotnym założeniem, co ma czasami konsekwencje, które są niekorzystne, które wykrzywiają poznanie rzeczywistości. To sprawia, że człowiek ma tendencję do tego w tej filozofii personalistycznej, żeby stawiać coraz bardziej właśnie człowieka na piedestał. I ta filozofia sprzyja temu chociażby, żeby nie mówić o prawie naturalnym, o tym prawie, które jest zapisane w naszej naturze, czy też o prawach bożych, o tym, że Bóg ma prawo oczekiwać od nas czci na przykład. Ta filozofia sprzyja temu, to nie znaczy, że ona bezpośrednio coś neguje, tylko sprzyja takiemu rozwojowi teologicznemu, to znaczy sprzyja temu, żeby o tych rzeczach mało mówić. Ale to jest temat na zupełnie osobne materiały. Pytanie użytkownika Oskar Mentel. Jak wyglądają w obecnej chwili relacje Watykan-Bractwo? Obecnie
nie mamy statusu kanonicznego, pomimo tego, że wszystkie kary kościelne zostały zniesione, jesteśmy z punktu widzenia prawa kanonicznego niejako w powietrzu. Nie mając statusu kanonicznego, nie mamy ustalonych regulacji, co z kim mamy rozmawiać, na jaki temat, w jaki sposób, do kogo się zgłaszać i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że ta sytuacja potrwa jeszcze przez jakiś czas. Rozmowy doktrynalne, które się toczyły, w zasadzie można powiedzieć, że utknęły w martwym punkcie, to znaczy każdy powiedział to, co myśli i nastąpiły później propozycje konkretne ze strony Rzymu, konkretne propozycje prawne, które w zasadzie były dokładnie takie same jak przed rozmowami, które domagały się od nas uznania rzeczy, których od samego początku deklarowaliśmy, że nie uznamy. Czyli można było odnieść wrażenie, że cała rozmowa jakby do niczego nie doprowadziła. A więc jakie są obecne relacje? Obecne relacje są, mówiąc językiem dyplomatycznym, dobre i serdeczne, natomiast jesteśmy w stanie takiego pewnego zawieszenia. Pytanie od użytkownika Maciek Mames. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pilnie poszukuję rzetelnych, najlepiej popartych dokumentami odpowiedzi na następujące zarzuty. Księża z Bractwa sprawują sakramenty bezprawnie i nielegalnie. Księża z Bractwa sprawują mszę świętą ważnie, ale niegodziwie. Grzech zaciąga na siebie ten, kto świadomie korzysta z posługi księży Bractwa. Z góry dziękuję za odpowiedź. Tutaj oczywiście nie będzie to znowu aż tak bardzo długa i dogłębna odpowiedź. Przede wszystkim, gdy rozmawiamy o sytuacji Bractwa, to pamiętamy, że jest ona wyjątkowa, bezprecedensowa. Pamiętamy o tym, że Bractwo znalazło się w tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że broni tradycyjnej katolickiej wiary. To jest tak naprawdę w praktyce jedyna prawdziwa przyczyna. A więc Bractwo zostaje usankcjonowane, dostaje najpierw pewne kary kościelne, zostają zadeklarowane, że takie kary kościelne są, później zostają one zniesione, jest tak status kanoniczny Bractwa nie jest ustalony i teraz oczywiście jest to sytuacja niezwykle skomplikowana i część księży powie, że nie wolno chodzić do Bractwa, część powie, że jak najbardziej idźcie do Bractwa. Sama Komisja Ecclesia Dei już w tej chwili rozwiązana wypowiedziała się dwa razy dokładnie w sposób sprzeczny. Raz w oficjalnym dokumencie powiedziała, że można spełniać obowiązek niedzielny w Bractwie, można uczestniczyć i nie jest to żaden problem. Drugi raz odpowiedziałem, że nie można, bo sytuacja ekonomiczna nie jest jeszcze uregulowana. Natomiast oczywiście wcześniej też nie była uregulowana, także mamy tutaj dwa zupełnie sprzeczne sygnały. Ze strony Rzymu mamy niejako stałą taką cichą akceptację, to znaczy papież Franciszek udzielił nam swojej własnej osobistej jurysdykcji do słuchania spowiedzi, co jest naprawdę rzeczą niezwykłą. I on też nie stwierdził, że wcześniej tej jurysdykcji nie mieliśmy, tylko mówi, żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości, czy ta jurysdykcja jest, czy nie ma, no to ja udzielam tej mojej własnej osobistej jurysdykcji. To jest takim przykładem zupełnie bezprecedensowym, zupełnie niezwykłym. Natomiast pamiętajmy przy tym wszystkim, że to pytanie dotyczące Bractwa należy postawić w ten sposób. Czy zgromadzenie kościelne, które zostało ukarane za to, że chciało odprawiać mszę świętą w rycie trydenckim i chciało nauczać tradycyjnej katolickiej wiary w żaden sposób niezmienionej, a nie zgodziło się przyjąć nowej liturgii i nowych katechizmów, to znaczy nowej nauki, czy takie zgromadzenie kościelne może w jakiś sposób zostać ukarane, czy ono może otrzymać zakaz sprawowania sakramentów itd., itd. Jest oczywiste, że taka sytuacja nie może mieć miejsca, bo pierwszym prawem, najwyższym prawem w prawie kościelnym jest zbawienie dusz. Najwyższym prawem jest zbawienie dusz i oczywiście sankcje, które spotykają zgromadzenia zakonne, czy po prostu kościelne, które
po prostu zostają ukarane za to, że robią to, co do nich należy, nie mają żadnej mocy prawnej. Oczywiście, jeśli byłyby jakieś inne delikty, jeśli to jest tak, że jakieś zgromadzenie zostaje słusznie za coś tam ukarane, no to oczywiście to oczywiście obowiązuje. Natomiast w takiej sytuacji, gdzie delikt polega na tym, że biskup chce przekazywać prawdziwą wiarę, chce odprawiać mszę świętą taką, jaką przez całe życie odprawiał, a chce się do tego, żeby nauczał czego innego i odprawiał mszę świętą inaczej, to oczywiście tutaj o karach kościelnych nie może być mowy. I pamiętajmy o tym, że Kościół, pomimo tego, że ma strukturę prawną, to mimo wszystko to nie działa w ten sposób, że można z nim zrobić wszystko, że władza może zrobić wszystko. Nie. Zbawienie dusz jest najwyższym prawem. Dlatego prawa, które są ewidentnie szkodliwe dla zbawienia dusz, po prostu nie mają mocy. One po prostu nie mają skutku nadprzyrodzonego, czyli karanie jakiegoś zgromadzenia kościelnego za to, że przekazuje tradycyjną wiarę, za to, że przekazuje liturgię, która bez wątpienia jest katolicka, rezygnując z liturgii, która ewidentnie powstała pod natchnieniem prądów heretyckich. Takie prawa po prostu nie mają skutków. To znaczy, mogą mieć takie skutki doczesne na zasadzie, że struktury mogą w jakiś sposób odcinać się od nas, natomiast skutków tych prawdziwych, to znaczy tych nadprzyrodzonych, w żaden sposób one nie mają. To znaczy, nie dystansują w żaden sposób bractwa od Kościoła. To jakby zbawienie dusz jest najwyższym prawem. Pytanie użytkownika Anodel Caswall. Czemu wybrał ojciec FSSPX, a nie FSSP, czyli Bractwo Świętego Piotra? Po co być w takiej szarej strefie, gdzie sytuacja kanoniczna jest tak niesprecyzowana, zamiast być na pewno wewnątrz Kościoła? Odpowiadając tak może niespośliwie, ale lekko ironicznie, w cudzysłowie, właśnie po to, żeby być na pewno wewnątrz Kościoła. Właśnie pamiętajmy, że nie patrzmy na Kościół jak na klub piłkarski, gdzie najważniejsze jest, żeby właśnie najważniejsza jest ta struktura prawna. Ona jest bardzo istotna w Kościele, ale mimo wszystko najważniejsze jest zachowanie wiary. Najważniejsza jest jedność z Kościołem, który jest powszechny w czasie i w przestrzeni. To znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, zgromadzenie nie może zostać ukarane za swoją prawowierność, nie może zostać ukarane w sposób nadprzyrodzonie skuteczny za to, że jest po prostu prawowierna. Więc zostałem kapłanem Bractwa Świętego Piusa X po to, aby otrzymać prawdziwie katolicką formację, po to, żeby odprawiać prawdziwie katolicką mszę świętą, czyli taka, która wyraża katolicką wiarę, i po to, żeby naprawdę móc katolicką naukę przekazywać, żeby nie bać się tego, że zostanę za chwilę ukarany za to, że taką katolicką naukę przekazuję. We wszystkich tych zgromadzeniach, które za wszelką cenę szukały pojednania, mieliśmy do czynienia właśnie z takim prymatem tej strony prawnej, że to jest właśnie najważniejsze, że tego się właśnie najbardziej obawiamy. A z takim podejściem bardzo łatwo jest pójść na pewien kompromis, również właśnie w formacji kapłańskiej, to znaczy w nauczaniu, formowaniu kapłanów, i później oczywiście taki kapłan również będzie musiał iść na pewne kompromisy, jeśli chodzi o nauczanie swoich wiernych, bo pewnych rzeczy po prostu nie będzie mógł powiedzieć, które moim zdaniem kapłan katolicki powiedzieć musi. Rzeczy, czy to w nauce Kościoła, czy to o obecnym stanie Kościoła, które po prostu są konieczne, potrzebne, aby o nich mówić. Wiele rzeczy, które dotyczą powiedzmy kryzysu w Kościele. Pytanie użytkownika Istimor Izostar. Jak wygląda księdza droga do zostania kapłanem bractwa? Dosyć standardowo, to znaczy poznałem tradycję jako młody człowiek, 17-letni, przez mojego najstarszego brata. Od samego początku wywarło na mnie bardzo duże wrażenie, dlatego że dostrzegłem tutaj z jednej strony prawdziwą taką
mogę tak powiedzieć, męską pobożność, to znaczy taką pobożność, która nie jest ckliwa, która nie bazuje na uczuciach, tylko taką, która naprawdę ma w sobie moc, która bazuje na rozumie i na woli, na cnotach kardynalnych, na prawdziwym formowaniu charakteru, jednocześnie niezwykle godna liturgia. To wszystko od samego początku było dla mnie niezwykle przekonywujące i dlatego przyszedłem właśnie tutaj. Spędziłem rok w przedseminarium w Warszawie i później 6 lat w seminarium Bractwa Świętego Pisa X w Zeitzkofen. Czy są widoki, to jest pytanie od tego samego użytkownika, czy są widoki na otwarcie jakiegoś anglojęzycznego seminarium Bractwa w Europie? Raczej nie. Co ksiądz sądzi o aferach pedofilskich w Bractwie ujawnionych przez Church Militant? Na ile była to prawda i czy będą wyciągane konsekwencje? Tutaj odpowiem, przeczytając oświadczenie Bractwa w tej sprawie, w sprawie kampanii medialnej prowadzonej przez portal Church Militant. Myślę, że to oświadczenie w sposób wystarczający traktuje tą sprawę i nie sądzę, żebym tutaj samemu improwizując coś mądrzejszego był w stanie powiedzieć. Od tygodnia, jest napisane w tym oświadczeniu, Bractwo Świętego Piusa X jest obiektem kampanii medialnej prowadzonej przez serwis internetowy Church Militant. Zostało oskarżone o przychylność, tutaj cytat, o przychylność dla zboczeńców, cytat z Church Militant, oraz o ochranianie tych swoich członków lub zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy mogli byli dopuścić się wykroczeń. Nie jest to pierwsza tego rodzaju kampania i z pewnością nie ostatnia. W lipcu 2019 Church Militant wysuwał pod adresem władz Bractwa podobne oskarżenia. Bractwo przywiązuje wielkie znaczenie do transparentności i stosuje ją we właściwy sposób oraz w możliwie najszerszym zakresie, równocześnie wystrzegając się naruszania praw osób, których te sprawy bezpośrednio dotyczą. W pierwszym rzędzie ofiar. Sprawiedliwość jest wymierzana w sposób obiektywny i zgodnie z przepisami prawa, a nie przed sądem medialnym, który skupia się wyłącznie na zarzutach i tendencyjnie dopiera przekazywane informacje w celu szerzenia podziałów lub niszczenia reputacji, nie cofając się również przed fałszywymi i nikczemnymi pomówieniami. Opublikowane artykuły w pokrętny sposób mieszają i łączą prawdziwe fakty z fałszywymi lub niewiarygodnymi oskarżeniami. Ich autorzy lekceważą zarówno kościelne, jak i świeckie procedury prawne. Osądzają oskarżonych, ignorując zasadę domniemania niewinności i prawo do obrony, nie zadając sobie trudu zweryfikowania podanych informacji. Na poparcie swoich rzekomych dowodów Church Militant powołuje się na kilka gorszących incydentów, do których doszło w Europie, opierając się przy tym w głównej mierze na niepełnych relacjach pochodzących z gazet oraz blogów. Wszystkie te przypadki były jednak badane zarówno przez władze świeckie, jak kościelne, zaś sprawy zostały rozpoznane i zamknięte. Bractwo zawsze współpracowało z organami ścigania i nigdy nie można było zarzucić przychylności wobec osób oskarżonych o czyny, które pod względem moralnym zasługują na bezwzględne potępienie. Church Militant pomija również całkowitym milczeniem fakt, że większość członków Bractwa, którzy dopuścili się tego rodzaju wykroczeń, została wydalona z jego szeregów lub też surowo ukarana. Niektórzy, odmówiwszy podporządkowania się nałożonym na nich sankcjom, sami zdecydowali się opuścić Bractwo. Dystrykt USA wprowadził procedury prewencyjne mające na celu zapobieżenie na przyszłość takim incydentom i stara się jak najlepiej wypełniać swoją misję skierowaną do zwracających się do niego wiernych i rodzin. Nie da się od tej misji odwieść przez kampanię oszczerstw wykorzystującą przypadki, które będąc godne ubolewania zasługują na potępienie i które choć rzadkie są i tak nazbyt liczne. Tutaj następuje następnie lista tych procedur, skrót, pewne streszczenie tych procedur, które zostały wprowadzone. Ja przytoczę, przeskoczę tutaj pewien fragment. W najpoważniejszych przypadkach dotyczących przestępstw kryminalnych Bractwo współpracuje z władzami świeckimi, czy to składając zawiadomienie, czy też udostępniając znajdujące się w jego posiadaniu dowody. Oferuje też pomoc ofiarom, zachęca je do wnoszenia skarg organom ścigania, a nie na portalach społecznościowych czy stronach internetowych oraz na miarę swych możliwości stara się je wspierać. Informuje władze świeckie o przypadkach, które tego wymagają stosownie do regulacji prawnych istniejących w poszczególnych krajach. Bractwo miało już jednak do czynienia z kilkoma przypadkami fałszywych oskarżeń wysuwanych przez osoby niezrównoważone lub usiłujące wykorzystać je do własnych celów. Z tego właśnie powodu owe delikatne kwestie, które przyciągnęły nadmierną uwagę mediów, wymagają należytej roztropności, aby sprawiedliwość mogła być wymierzona spokojnie, w prawdzie i miłości, bez wątpienia jak w przypadku każdego
ludzkiego sądu. Przełożony duchowny może wyciągnąć wnioski lub też zastosować środki zbyt surowe lub zbyt łagodne. Jednakże to ryzyko błędu, od którego nikt nie jest wolny, nie oznacza, że stara się zatuszować czyjś występek lub też przeciwnie, z premedytacją zniszczyć winnego. Myślę, że to odpowiada na to pytanie w sposób wystarczający. Zwracam szczególnie uwagę na ten fragment tego oświadczenia, że wszystkie te przypadki, które faktycznie okazały się być potwierdzone, gdzie faktycznie doszło do jakichś zbrodni, wszystkie one były zgłaszane, były badane zgodnie z zasadami prawa cywilnego. I tak jak w tym oświadczeniu jest napisane, wszystkie te przypadki były jednak badane zarówno przez władze świeckie, jak i kościelne, zaś sprawy zostały rozpoznane i zamknięte. To myślę, że jest tutaj najważniejsza informacja. Ja z mojej strony mogę oczywiście dodać tylko tyle, że oczywiście uważam to za fundamentalne, aby z jednej strony stosować bardzo zaawansowaną prewencję, to znaczy bardzo mieć się tutaj na baczności, bardzo pilnować jakichkolwiek sygnałów, to znaczy starać się o najłagodniejsze sygnały pewnego zagrożenia w tej dziedzinie rozpoznawać i od razu tutaj badać sprawę i oczywiście nie wahać się, jeśli są słuszne podejrzenia, że doszło do jakichś zbrodni na tym polu, to żeby zgłaszać to do władz świeckich i oczywiście jeśli ktoś tutaj dopuścił się poważnych zaniedbań, no to oczywiście powinien zostać ukarany i to jakby wszystko jednak właśnie zgodnie z procedurami zarówno kościelnymi, jak i procedurami prawnymi, świeckimi procedurami prawnymi i tak należy to rozwiązywać i tak też Bractwo stara się to robić. Natomiast ze strony tego portalu Church Militant wydaje mi się, że jest jeszcze takie zdarzenie, które pokazuje, że tam ewidentnie nie chodzi o to, żeby pomóc, czy żeby walczyć z jakimś złem, które się dzieje, tylko raczej chodzi o wymierzony atak w po prostu Bractwo, po to, żeby w jakiś sposób mu zaszkodzić. Dlatego, że chwilę po tej kampanii Church Militant również oskarża Bractwo o to, że Bractwo jest faszystowskie, co jest takim zarzutem, myślę, że dobrze wiemy, jakiej kategorii i jak należy takie zarzuty odczytywać, to znaczy każdy, kto w jakiś sposób wydaje się być politycznie niepoprawny, zostaje w ten sposób nazwany. I tu można mieć wrażenie, że po tym, jak się skończyła amunicja, przynajmniej na jakiś czas na tym polu oskarżeń o nieodpowiednie reagowanie w przypadku tych zbrodni przeciwko szóstemu przykazaniu, nagle właśnie wyciąga się jakikolwiek inny argument, właśnie chociażby to oskarżenie o sympatyzowanie z faszystami, które oczywiście jest oskarżeniem zupełnie nie na miejscu. Jak z perspektywy tradycyjnego nauczania katolickiego, to jest kolejne pytanie tego samego użytkownika, wyglądają poglądy filozoficzne księdza Michała Hellera? Bo nieraz jak go czytam, to pachnie mi Teilhardem de Chardin, ale nie mam pewności. Znowu temat bardzo, bardzo trudny. Znam księdza Michała Hellera tylko pobieżnie, to znaczy słuchałem kilku jego konferencji i z jednej strony bardzo cenię próbę połączenia, czy próbę zajmowania się zarówno filozofią, teologią, jak i naukami przyrodniczymi. Natomiast za mało wiem, żeby tutaj się jakoś autorytatywnie na ten temat wypowiedzieć. Bez wątpienia można było odnieść wrażenie, że poglądy filozoficzne księdza Hellera są poglądami różnymi, to znaczy część pewnie będzie tam właśnie personalistyczna, na pewno nie jest to, nie są to poglądy filozoficzne, powiedzmy scholastyczne poglądy świętego Tomasza i
z Akwinu i Arystotelesa. Na pewno będą tam rzeczy, z którymi bym polemizował, z którymi bym dyskutował na tym poziomie filozoficznym. Natomiast nie czuję się kompetentny, żeby teraz w całości powiedzieć, że ksiądz Heller ma niewłaściwe albo właściwe, albo jakiekolwiek inne poglądy filozoficzne. Mam wrażenie, że faktycznie nie jest to filozofia, powiedzmy, taka czysto realistyczna, ale właśnie gdzieś tam idąca w stronę tych współczesnych, nowoczesnych filozofii, czy to niemieckiego idealizmu, czy to w stronę właśnie personalizmu. Natomiast myślę, że jest to zbyt duży, zbyt poważny temat, na który nie chce się autorytatywnie wypowiadać. Kolejne pytanie. Lotnisko Białystok, port lotniczy imienia Jana Rodo. To nazwa użytkownika. Proszę księdza, jakie jest stanowisko bractwa do innych kościołów chrześcijańskich na terenie RP, a w szczególności kościoła starokatolickiego Mariawitów, kościoła polsko-katolickiego oraz polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Tutaj tylko bardzo krótko. Takie, jakie było tradycyjne podejście kościoła katolickiego do różnego rodzaju schizmatyków i heretyków, czyli część z tych kościołów są to schizmatycy przynajmniej, a część jednocześnie heretycy i takie mamy do nich podejście. Myślę, że to wystarczy na taką krótką odpowiedź. Pytanie użytkownika Adam Goniwiecha. Szczęść Boże, co ksiądz sądzi o powszechnym dostępie do broni w Polsce? To pytanie już takie, powiedzmy, luźniejsze, nieteologiczne. Co ja o tym sądzę? Uważam, że jest to korzystne. To znaczy, myślę, że przestępczość raczej by z tego powodu nie wzrosła. Myślę, że dlatego został ten dostęp ograniczony. Nie, żeby walczyć z przestępczością, tylko dlatego, żeby społeczeństwo rozbroić, żeby społeczeństwo nie potrafiło się bronić wobec rządu, to znaczy, żeby społeczeństwo było bezbronne wobec władzy. Myślę, że to jest główna przyczyna, dlaczego nie ma dostępu do broni palnej. Ogólnie rzecz biorąc, człowiek, który ma złe zamiary, który jest psychopatą i chce kogoś zabić, może to równie dobrze zrobić za pomocą noża. I oczywiście skala takiego przestępstwa z bronią palną może być większa, choć też nie zawsze, niekoniecznie. Także myślę, że wcale by to Polsce nie zaszkodziło. Myślę, że przysłużyłoby się to też pewnemu wychowaniu, gdybyśmy mieli pewną kulturę obchodzenia się z bronią, gdybyśmy uczyli, gdyby ojciec uczył tego swoje dzieci. Myślę, że miałoby to jak najbardziej sens. I mam wrażenie, że nie jest to po to, żeby bronić się przed przestępczością, bo pamiętajmy, że jeśli każdy może mieć broń, no to również każdy może się jakoś tam osobiście bronić. Myślę, że tutaj model amerykański wcale zły nie jest. Natomiast, tak jak wspomniałem, to nie jest tutaj jakaś oficjalna nauka, to jest po prostu moje zdanie na ten temat. Pytanie użytkownika Amnimotus Music. Skąd ksiądz wie, że kiedy Jezus mówił o spożywaniu jego ciała, nie nauczał w przypowieściach, jak kiedy mówił o burzeniu świątyni? Na ten temat będzie materiał, także nie będę długo odpowiadał, natomiast tylko bardzo krótko. Otóż ocenia się to po samym tekście, to znaczy sprawdza się, co zostało powiedziane w różnych miejscach, czy to, co zostało powiedziane, nosi znamiona przypowieści, czy nie, na ile to się jakoś tam później pojawia, na ile nie, w jakim kontekście i tak dalej. Czyli bada się sam tekst i o tym będzie materiał. Czy Pismo Święte było przez Kościół zmieniane w tłumaczeniach z jakiejś przyczyny? Odszczepieńcy mówią o fałszowaniu pewnych fragmentów przez świętego Hieronima i Augustyna na korzyść celibatu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Kościół nie zmieniał treści Pisma Świętego, tylko starał się je przechować, tą treść przechować tak dobrze, jak potrafił. Co nie znaczy, że każde tłumaczenie jest idealne, no, wręcz przeciwnie. Oczywiście każde tłumaczenie w jakiś sposób musi być pewną interpretacją. Stąd łatwo może dojść do pewnego przesunięcia akcentów w tłumaczeniu. I czasami autor gdzieś tam chcąc, nie chcąc, swoją własną wizję wkłada w pewną interpretację, mając do wyboru różne słowa, które, czy zdania, które oddają sens i wszystkie są dopuszczalne, prawdopodobnie wybierze, czy jest szansa, prawdopodobieństwo, że wybierze
tą interpretację, która jemu wydaje się najbardziej prawdopodobna, natomiast nie oznacza to automatycznie, że jest ona najbardziej zgodna z tym, co sam tekst oryginalny mówił. Także oczywiście może tutaj dojść do pewnych przesunięć akcentów i dlatego jak najbardziej warto jest badać właśnie różne tłumaczenia i w miarę możliwości teksty oryginalne, które oczywiście znamy w zasadzie tylko z pewnych rekonstrukcji. Jednak znaczy mamy fragmenty, znaczy też nie oryginalne, w sensie nie te teksty, które zostały zapisane przez samych apostołów, co też nie jest niczym niezwykłym, to znaczy jest tak w przypadku praktycznie wszystkich pism antycznych, to znaczy znamy pewne ich odpisy. Także nieświadomie oczywiście Kościół nie wprowadzał tutaj zmian, został ustanowiony jako filar i podpora prawdy po to, żeby pilnować tego, co zostało objawione. Natomiast zawsze może dojść przy tłumaczeniu do jakichś tam zmian interpretacyjnych czy przesunięć akcentów. Wiele wskazuje, to kolejne pytanie tego samego użytkownika, wiele wskazuje na to, że w Apokalipsie świętego Jana i u Daniela jest mowa o Watykanie jako instytucji wrogiej zbawieniu. Czy w zdaniu ludu mój wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach? Może być o nim mowa, czy raczej o zdeformowanej religii zapowiedzianej przez mistyków? Wersja, że chodzi o Rzym, tutaj domyślę pogański Rzym, wydaje mi się byle jaka. Bez wątpienia chodzi tutaj w pierwszej linii o właśnie wielkie pogańskie imperia, to znaczy szczególnie w księdze Daniela, proroka Daniela, czyli w Starym Testamencie to jest ewidentnie właśnie wielka nierządnica, to jest ewidentnie Babilon. To nie przez przypadek powtarza się to określenie Babilon później również w Apokalipsie, czyli księgi prorockie, no to zawsze są też pewne obrazy, to znaczy to są wizje, to nie jest rzecz, to nie jest tak, że prorok coś obserwuje, co się rzeczywiście dzieje, tylko dostaje jakiś obraz, który jest przedstawieniem czegoś. I te wizje tej nierządnicy, tego Babilonu, to są zawsze wizje jakichś instytucji wrogich Kościołowi, jakieś instytucji, które są wrogie zbawieniu, one noszą różne znamiona, jednak wydaje się być dosyć oczywiste, że w większości przypadków chodzi właśnie o władzę polityczną, o wielkie imperia, które są wrogie Bogu. Natomiast w Księdze Apokalipsy bez wątpienia mamy również, jest mowa o pewnej władzy religijnej, chociaż też nie w przypadku, tej nierządnicy, która tam jest pijana od krwi świadków, to bez wątpienia. Tutaj bez wątpienia chodzi właśnie o pogańskie imperia. Tutaj przede wszystkim Rzym, który jest postrzegany jako nowy Babilon, to znaczy ten pogański Rzym, to bez wątpienia. To znaczy to ewidentnie nosi ten obraz, ta figura bez wątpienia nosi znamiona właśnie władzy politycznej. W Księdze Apokalipsy mamy później również na usługach smoka, tą drugą bestię, która wygląda jak baranek, a mówi jak smok. I to można interpretować jako pewną władzę religijną, to znaczy władza właśnie coś, co sugeruje, że jest religijne, a mówi jak smok. I tutaj to zapowiada różnego rodzaju władze religijne, które przemawiają jak smok, które skłaniają do grzechu. I to bez wątpienia nie jest władza Kościoła katolickiego. Natomiast w mniejszym lub większym stopniu można to odnieść do każdego, kto podaje się za autorytet religijny, a skłania człowieka do grzechu. Pozwolę sobie zacytować tylko Lutra, który słynął z tego, że mówił: grzesz twardo, grzesz mocno, a wiesz jeszcze bardziej. Czy jakiekolwiek apokryfy można traktować w pewnej mierze jako wiarygodny przekaz historyczny? Takie księgi jak Henocha zdają się być spójne z resztą pism, a wiele do ich rozumienia wnoszą. To znaczy, no bez wątpienia są to pewne opowiadania, tak? Czyli tak należy je traktować. Bez wątpienia część tych informacji jest historyczna, część niekoniecznie. Kościół nie gwarantuje tutaj tego, że tam jest po prostu prawda Boża, że to jest objawienie, że Duch Święty pilnował tych pism. Są one, powiedzmy, pobożnymi pismami. Część zgadza się, część należy traktować jako, powiedzmy, że pobożne fantazje w takich apokryfach, pobożne albo mniej pobożne. Także należy je czytać z pewną dozą ostrożności, wiedząc, że właśnie są to pobożne historie, w których na pewno coś historycznego jest. Uważam, że przynajmniej niektóre z tych pytań
że na przynajmniej niektóre z tych pytań Kościół powinien mieć solidne odpowiedzi, aby katolik mógł chociażby się skutecznie obronić przed zarzutami protestantów. Jak najbardziej, dlatego też jest na tym kanale cykl różne rzeczy według Pisma Świętego, hierarchia Kościoła według Pisma Świętego. To jak najbardziej polecam ten film, również właśnie w kontekście tego poprzedniego pytania a propos Księgi Apokalipsy. To Pismo Święte właśnie mówi o hierarchii Kościoła. Był film o Maryi w Piśmie Świętym, będzie film o Eucharystii w Piśmie Świętym, także był film również o Panu Jezusie, Bóg Człowiek, właśnie według Pisma Świętego, także odsyłam tutaj do tych materiałów i na pewno będą również kolejne się pojawiały. Użytkownik Hooker 93. Czy ojciec Szóstak lub Recław podjęli wyzwanie debaty? Otrzymałem odpowiedź ze sztabu Langusty, uprzejmą, krótką odpowiedź, w której sztab Langusty podaje, że ojciec Szóstak niestety nie odpowie na to zaproszenie do dyskusji i na tym się skończyło. Od ojca Remigiusza Recława nie usłyszałem nic. Z tego, co wiem, co usłyszałem później, właśnie przeczytałem w komentarzach, ksiądz prałat Kneblewski był w szpitalu, także być może odpowie, natomiast ksiądz Chaciński nagrał materiał na ten temat. On nie odnosi się bezpośrednio do mojego materiału, natomiast jest w temacie i był nagrany już wcześniej, zanim ukazał się mój materiał. Być może w drugiej części na ten temat też będą jakieś bezpośrednie, bo będzie taka druga część, będą jakieś odniesienia do tego, co było konkretnie już w moim materiale. Ja myślę, że też jeśli tam będą jakieś odniesienia, to wtedy też odniosę się, czy będę w jakiś sposób to kontynuował. Pytanie użytkownika Piotra Kowalczyka. Dlaczego papieżem jest Franciszek, w nawiasie Benedykt XVI, ze znakiem zapytania, a sedewagantyści nie mają racji? A więc najpierw, jeśli chodzi o pytanie Franciszek czy Benedykt, pamiętajmy, że takie rzeczy należy rozstrzygać zgodnie z prawem kościelnym, które reguluje to, kto w jaki sposób, kto jest papieżem, a kto nie jest. I tutaj taka abdykacja, jakiej dokonał Benedykt XVI, jest bez wątpienia ważna. To znaczy, tutaj nie ma żadnych wątpliwości z punktu widzenia prawa kościelnego. Nawet gdyby ktoś wtedy go do tego zmusił, to i tak ta abdykacja będzie ważna. Gdyby ktoś go faktycznie zmusił do tego, przestawił mu pistolet do głowy, to musiałby wtedy od razu po abdykacji powiedzieć, że został do tego zmuszony i wtedy można poddawać się w wątpliwość. Tak, zostałem zmuszony faktycznie pod tam groźbą śmierci. Natomiast jeśli on przez tak długi czas po prostu właśnie to potwierdza swoim życiem, że abdykował, no to wtedy nie ma wątpliwości, że abdykował. I te takie dziwne zachowania typu chodzenie w białej sutannie i tak dalej, i tak dalej, świadczą o tym, że sam do końca nie wie, jak ma widzieć, postrzegać papiestwo. To znaczy, ewidentnie nie jest to zgodne z tradycyjną nauką o papiestwie, bo ewidentnie papież może być tylko jeden. Nie ma czegoś takiego jak papież kontemplacyjny i papież aktywny. Także to, że Benedykt Ratzinger chodzi w tej chwili w białej sutannie, jest czynem dziwnym i w jakiś sposób mylącym, bez wątpienia, a jego abdykacja była ważna. Dlaczego sedewagantyści nie mają racji? W wielkim skrócie, no to nie jest miejsce na to, żeby robić na ten temat wielki elaborat. Niewykluczone, że kiedyś coś na ten temat się na tym kanale pojawi. Otóż sedewagantyści wychodzą z tezy teologicznej, która jest absolutnie niepewna i czynią z niej dogmat. To znaczy, Kościół nie ustalił, teologowie nie ustalili, w jaki sposób papież może utracić swój urząd. Czy to jest w ogóle możliwe, że papież sam traci swój urząd lub że ktoś go zdejmuje z urzędu. To nie został osiągnięty konsensus teologiczny, znaczy nie została osiągnięta spójność teologiczna. Różni teologowie mieli różne zdanie na ten temat. Można znaleźć takich, którzy uważali, że praktycznie w ogóle nie jest możliwe, żeby papież utracił swój urząd i takich, którzy twierdzili, że już wewnętrzna tylko herezja papieża automatycznie zdejmuje go z urzędu. Czyli ekstremalnie różne pozycje bronione przez katolickich teologów i jakby tutaj to starcie się nie skończyło, to znaczy nie doszło do znalezienia pewności, jak to faktycznie jest i teraz sedewagantyści biorą taką jedną z tych możliwych tez teologicznych, że właśnie papież traci swój urząd
gdy popadnie w jakąś herezję, biorą tą tezę teologiczną i uważają, że mają autorytet do tego, żeby powiedzieć, że ewidentnie w tej chwili już papież spełnił te warunki, które do końca nie wiadomo tak naprawdę jakie są, ale że na pewno teraz już tyle razy poparł swoim działaniem, czynem, swoimi słowami różnego rodzaju heretyckie tezy czy twierdzenia i uważają, że to już bez wątpienia jest znak tego, że stracił swój urząd. Czyli najpierw korzystają z jednej możliwej tezy teologicznej, nie z nauczania Kościoła, tylko z jednej z tez, dopuszczalnych tez teologicznych i sami zakładają, że już bez wątpienia ten przypadek przewidziany przez tą tezę już ma miejsce, czują się, mają, że posiadają autorytet do tego, żeby to ocenić, że faktycznie już ta miara tego zgorszenia się przepełniła i bez wątpienia papież nie jest papieżem. Czyli głównym błędem jest, powiedziałbym, że brak roztropności, brak zdrowego rozsądku, wzięcie jednej dopuszczalnej, możliwej tezy teologicznej, że papież może utracić swój urząd i stwierdzenie, że mamy autorytet do tego, żeby takie rzeczy oceniać, tak? Czy to faktycznie już jest herezja, czy nie, czy ona jest wystarczająca, żeby utracić ten urząd namiestnika Chrystusowego i później zastosowanie i zrobienie z tego właśnie dogmatu. Tak? Tak po prostu koniecznie musi być i bez wątpienia właśnie tak jest. Także jest to rzecz bardzo, bardzo nierozsądna. Pytanie użytkownika, czy też użytkowników, Adam, Ewa z drzewa. Skąd wiadomo, że Biblia to Słowo Boże skierowane do nas? Kopiowana była przez wielkie i tłumaczona przez wielu, błędy w przepisywaniu i tłumaczeniu, to w końcu normalna rzecz. Do dziś jedne tłumaczenie uważa się za lepsze niż inne. Dopiero Sobór Trydencki ustanowił kanon Pisma Świętego, czyli coś przyjął, coś odrzucił, na jakiej podstawie. Wcześniej Kościół czytał inną Biblię, ze znakiem zapytania. Skąd wiemy, co jest w Biblii Słowem Bożym, co Słowem tłumacza, kopisty i tak dalej. Duch Święty przecież nie nad wszystkim czuwa, przykładem wybór papieża Aleksandra VI. Pozdrawiamy, dziękujemy z góry za odpowiedź, szczęść Boże. A więc, skąd wiemy, że Biblia to Słowo Boże skierowane do nas? Wiemy to tak naprawdę po prostu z nauczania Kościoła, to znaczy autorytet samego Pisma Świętego jako samo uwiarygodnienie. Jest to oczywiście niewystarczający, to znaczy Pismo Święte jak najbardziej daje świadectwo sobie samym, ale to jest tutaj niewystarczające, to Kościół jako filar i podpora prawdy, jako instytucja ustanowiona przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, apostołowie, ich następcy, tworzą kanon Pisma Świętego. To znaczy kanon Pisma Świętego, wybór tych ksiąg, które należą do Pisma Świętego, to było dzieło Kościoła. Kościoła wczesnego, Kościoła pierwotnego. To nie jest prawda, że Sobór Trydencki ustalił. Kościół Trydencki potwierdził jeszcze raz kanon Pisma Świętego w obliczu tego, że Luter go sobie modyfikował zgodnie ze swoimi poglądami. Natomiast on już w tym momencie już dawno, dawno, dawno był ustalony. To znaczy to są pierwsze wieki chrześcijaństwa, kiedy trwała właśnie debata w Kościele, dyskusja, które księgi Pisma Świętego należy przyjąć i jaki klucz przyjęto. To, co już od zawsze we wszystkich kościołach cieszy się właśnie tym autorytetem jako pochodzenia, pisma pochodzenia apostolskiego. Czyli przyjęto tak naprawdę kryterium tradycji, tworząc Pismo Święte. To, co cały Kościół jakby w czasie i w przestrzeni, Kościół powszechny i już od kiedy pamiętamy, uznawał za Pismo Święte. Takie kryterium przyjęto i w ten sposób ustalono kanon Pisma Świętego. Wybrano właśnie te księgi jako pochodzenia apostolskiego, pochodzące od apostołów i używane w całym Kościele, od kiedy pamiętamy, w celach liturgicznych, to znaczy cieszące się tą estymą ksiąg natchnionych. Co do zasady, jak najbardziej Pan Bóg przemawiając do ludzi, oczywiście objawia im swoją wolę i nie dał nam Pisma Świętego zapisanego, ale dając natchnienie apostołom, to znaczy skłonił ich do tego, żeby te informacje również zapisali, pomimo tego, że Pan Jezus sam nic nie pisał, że On kazał im przede wszystkim nauczać. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli pierwotny przykaz jest nauczajcie i Pismo Święte w tym sensie jest młodsze od tradycji, to znaczy apostołowie słyszą ustnie naukę, przekazują ją pierwotnie ustnie i z czasem ją zapisują, jako przyjmując taką formę, która będzie po prostu bardziej, pewnie bardziej trwała, to znaczy będzie formą taką
powiedzmy, ugruntowaną bardziej, tak, przekaz ustny łatwiej może ulec jakiejś tam modyfikacji. Użytkownik Skoczek 231. Czy bractwo zamierza wyświęcić kolejnych biskupów? Raczej na razie nie. Choć bez wątpienia w przeciągu iluś tam lat nie jest to zupełnie wykluczone. Czas mija, kryzys w kościele większy niż w 88, więc przydałoby się kontynuować to dzieło. Dzieło bez wątpienia będzie kontynuowane, natomiast nasi biskupi jeszcze w tej chwili są sprawni. Jakie są relacje z duszpasterstwami indultowymi? Relacje są różne, tak w praktyce, a jeśli chodzi o nasze stanowisko wobec takich duszpasterstw, to odsyłam do bardzo wartościowego tekstu księdza Łukasza Szydłowskiego, opublikowanym w Zaprzewierni lipiec-sierpień bieżącego roku. Ten tekst można przeczytać w internecie. Postaram się umieścić link do tego tekstu w opisie. Czy bractwo zamierza otworzyć kolejną szkołę, oprócz tej pod Warszawą? Przydałaby się taka na Pomorzu. Może nawet cały kompleks, szkoła, kaplica i seminarium w Polsce. W ogóle na razie nie planujemy otwierać kolejnej szkoły. Bez wątpienia przydałoby się wiele, tym bardziej może nawet seminarium. Natomiast my również musimy mierzyć siły na zamiary i na chwilę obecną nie mamy możliwości, aby otworzyć kolejną szkołę, a tym bardziej, żeby otworzyć seminarium w Polsce. Pytanie użytkownika MIBA 4. Jakie są 100% znaki powołania do małżeństwa, zakonu czy kapłaństwa? Otóż 100% znaków nie ma. To znaczy, pierwsza rzecz to jest jakby kwestia znaków subiektywnych, czyli to, do czego czujemy się pociągnięci. Jeśli człowiek czuje się pociągnięty do tego, żeby oddać całe swoje życie Panu Bogu, liturgia jest dla niego wyjątkowo atrakcyjna, chce służyć Chrystusowi, nie tylko żyjąc w świecie, ale właśnie bardziej, chce bardzo mocno prowadzić ludzi do Chrystusa, to są to te subiektywne oznaki powołania do życia Bogu poświęconego. Oczywiście każdy zdrowy człowiek chce wejść w związek małżeński. To, że człowiek chce wejść w taki związek, nie oznacza jeszcze, że na pewno nie ma powołania kapłańskiego, zakonnego i tak dalej. Czyli to jest to zwykłe, normalne powołanie człowieka, powołanie do zawarcia związku małżeńskiego i każdy normalny, zdrowy człowiek chce wejść w taki związek małżeński. Natomiast jeśli jest gotów złożyć to w ofierze, żyć w czystości po to, aby służyć Panu Bogu, to jest subiektywny znak właśnie powołania do życia Bogu poświęconego. Później jest kwestia tego znaku obiektywnego, to znaczy taki człowiek zgłasza się do Kościoła i wtedy Kościół ocenia jego powołanie. Sprawdza, czy faktycznie ten człowiek ma właściwości potrzebne do tego, żeby Bogu się poświęcić. Jeśli Kościół potwierdzi, no to wtedy mamy zgodę tego znaku subiektywnego z obiektywnym i wtedy należy wychodzić z założenia, że taki człowiek właśnie jest powołany do życia Bogu poświęconego. Pytanie od użytkowniczki Dawka. Jak zacząć uczestnictwo w tradycyjnym rycie, jeśli w zasadzie nigdy się takowej mszy nie widziało? Lepiej kupić sobie mszalik i się przygotować przed, czy może spróbować bez przygotowania? Może być różnie. Ja bym sugerował jakoś się przygotować, troszeczkę się zapoznać, ale na pewno można spróbować i pójść na głęboką wodę, wiedząc mniej więcej, czego się spodziewać, to znaczy nastawić się na to, że będzie to liturgia nastawiona na kontemplację, na spokojne, godne piękno. I moim zdaniem można próbować i bez przygotowania, ale na pewno też pewne przygotowanie nie zaszkodzi, ale też nie przesadzajmy z takim przygotowaniem. Nie jest to potrzebne, żeby poświęcić tygodnie na jakieś studia, zanim się pójdzie na mszę świętą trydencką. Pytanie od użytkownika mmariusz82. Czy prowadzenie wojenki i szukanie w działaniach ojca Szóstaka celebryctwa i zarzucanie mu pielgrzymowania pod publiczkę nie działa na szkodę całego Kościoła Świętego? Myślę, że to jest ważne pytanie i temat jest taki dosyć trudny. To znaczy, bez wątpienia wytaczanie takiej niepotrzebnej wojny, zarzucanie sobie tam nawzajem czegoś, nigdy nic dobrego nie przynosi. I tym bardziej, jeśli mielibyśmy być świadkiem tego, że czy ja, czy jakikolwiek inny ksiądz po prostu z jakiejś zazdrości, czy czegokolwiek innego próbuje jakiemuś innemu księdzu dopiec, no to oczywiście jest to karygodne i żenujące. Natomiast nie należy mylić takiej postawy pewnej złośliwości z postawą człowieka, który po prostu chce nawiązać dyskusję. I w tym duchu jak najbardziej jest to dopuszczalne. To znaczy
i jakby w ramach zupełnie zdrowej teologii katolickiej są dopuszczalne różne tezy teologiczne, o których należy dyskutować, również dyskutować publicznie. Nie ma w tym zasadniczo nic złego. I oczywiście tutaj mamy do czynienia jeszcze w obecnym czasie z kryzysem Kościoła, z kryzysem nauczania i tak dalej, także mamy również tezy teologiczne, które właśnie być może, które na pewno dopuszczalne nie są. Natomiast to, że właśnie taka dyskusja powstaje, jest rzeczą zupełnie normalną i w tym nic złego nie ma. Tutaj rozumiem, że ten zarzut o celebryctwo i zarzucanie mu pielgrzymowania pod publiczkę, że to jest nawiązanie do księdza Chacińskiego. Tutaj chciałbym, stając w jego obronie, zwrócić na to uwagę, że on broni się przed tym, o co został oskarżony, czyli on nakręcił ten materiał o ojcu Szostaku, został oskarżony o to, że właśnie zazdrości i że on poszedł, znaczy ojciec Szostak poszedł na pielgrzymkę do Ziemi Świętej za grzechy Kościoła, a ojciec co zrobił? I odpowiedzią na to pytanie było właśnie to, że no cóż, jako ksiądz po prostu mam tyle obowiązków, że nawet nie miałem czasu, żeby robić taką pielgrzymkę i trzeba się zastanowić, czy faktycznie właśnie takie pójście na pielgrzymkę to jest coś więcej niż spełnianie swoich zwykłych obowiązków. Także była to jakaś tam forma obrony samego siebie. Na pewno faktycznie w takiej dyskusji pomiędzy osobami duchownymi no, trzeba zachować wielką powściągliwość. To fakt i unikać się jakby wszelkiego chociażby pozoru takiego czepialstwa. Myślę, że to na ten pierwszy film wystarczy. Ja osobiście uważam, że taka forma jest trochę niesatysfakcjonująca, to znaczy, że nie ma czasu, żeby tak naprawdę na poważnie wgryźć się w te tematy. Natomiast jeśli Wam się to podoba, piszcie w komentarzach. Jeśli zainteresowanie faktycznie będzie tak duże jak przy tym pierwszym materiale, to myślę, że będą i kolejne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.